Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną
prostaw i ciekawa nazwa. Tire Gloss Coat Mr. Black Gokotuja. Gokotaja, Gokotuja. Masakra. Nazwa kosmos długa, kurczę, jak syk węża. Teraz tak. Mieszanina krzemu oraz substancji pomocniczych. I tak, odczuwam, że jest tutaj krzem. Aplikacja i wykończenie typowo właśnie dla dressingu z takim krzemikiem. Połysk taki sztuczny, a najbardziej przypomina tak troszeczkę ADBL-a. Jak przykryjemy i zostawimy. Z tym, że ADBL odparowuje ładnie. Ten skurczy byk, tak jak widziałeś z tyłu, jak go położyłem, nie ma szans. Połysk, po prostu plak, plak, jeszcze raz plak. Z przodu, po dotarciu, i tak bym proponował, jest przyjemnie. Na gładkich powierzchniach ładnie wchłonie się tyle, co ma się wchłonąć. I całkiem fajnie, naprawdę fajne wykończenie, mocna czerń. Rewelacja. Ale w rowkach, tam gdzie niestety mamy wzorki, jest to żel, gęsty żel, ciężko go usunąć, więc połysk jest. Z tyłu, jak go nie zbierzesz, bo zostawiłem go na 7 godzin, nic się nie zmieniło. Połysk. Dla wielbicieli połysku może i fajnie, ale jest go grubo. Czuć go tam paluchem, jak przejechałem, po prostu nie odparowuje. Fakt, że temperatury teraz 17-16 stopni, koniec września, początek października, dokładnie 28? Tak, 28 września. Więc no, to też inaczej odparowuje, ale tak czy tak, nie ma szans, żeby on całkowicie odparował. Pewnie jadąc, rozchlapałbym go po aucie. Więc zebrałem mikrofibrą i połysk został większy niż z przodu przy dotarciu po 2 minutach. Więc tutaj to jest moim zdaniem kluczowe. Ale jak chcesz połysk, zostawiasz go na całą noc. Rano zbierasz nadmiar i laleczka połysk. Teraz tak, co do samego opakowania. Tak jak widziałeś na filmiku, pokazałem Ci, że fajnie zabezpieczone, tu przyklejone ładnie, żeby się ten pojemnik nie wysunął, ta pokryweczka. Ciekawe rozwiązanie. Kolejna rzecz, słuchaj, to już chyba mi nie będzie potrzebne, ale może kiedyś się do czegoś przyda. Sam aplikator wygląda jak... Nawet się zrobił jak wibrator. Masakra, co? No nie ma bata, no sorry, pierwsze skojarzenie, no kurczę, zboczony dziadzia. No ale co zrobić? I teraz tak, jak się go trzyma w dłoni? Bardzo dobrze. Nie, spoko. W dłoni się go trzyma elegalnie, elegancko i fajnie się nim nie. Tak naprawdę, co do aplikacji tym produktem, no niestety, tak jak widziałeś, do każdego miejsca niestety nie dojdziesz. Raczej, może inaczej, tam przy rancie niestety wspomagałem się gąbeczką mniejszą, żeby tam zaaplikować, tym nie było szans. Teraz tak, w środku, tak jak widzisz, jest tu takie jakby żądełko, które zamyka nam tutaj otworek, przez który sobie ściskamy i dozujemy tutaj na gąbeczkę. Aplikacja na oponę fajna, spoko, całkiem nieźle, ale nie widzisz tak naprawdę, ile produktu potrzebujesz i raz go dasz za dużo, raz za mało. Dlatego ja osobiście, jakbym miał się bawić, to odkręciłbym sobie tu i z tego bym sobie na gąbeczkę. Tak naprawdę i na pewno będzie oszczędniej. Chodzi tutaj o oszczędność. Jeżeli Ci nie zależy na oszczędności, to lecisz tak jak tutaj jest. Wygodniej mi się go aplikowało niż tym produktem od Softa, który był też w połysku, to mistrz połysku tak naprawdę. Propozycja Ci się pojawi. Teraz tak, fajne jest też to, że jak Ci się nawet skończy, a podoba Ci się ten wibrator aplikator, możesz go sobie uzupełnić właśnie odkręcając tu i uzupełnić go kolejnym żelowym produktem, Twoim ulubionym. Aplikator Ci zostaje. Tu jest ciekawie, bo jest gąbka i jest taka jakby taka gęściejsza pianka, która dociska Ci do opony. Także z tym też spoko. Ogólnie całkiem fajnie rozwiązane. No i teraz tak. Kroplingu nie będzie, bo nie ma sensu. Pojawi Ci się przy teście trwałości, który pojawi się po mojej wypowiedzi. I tam na pewno będę chciał też dorzucić kilka groszy, jeżeli chodzi o domywanie się, no i tudzież trwałość tego produktu. To jest chyba też kluczowe. Z tyłu klasycznie Volvo koła mają gorzej, ale poszła gruba warstwa, naprawdę bogatości, tak jak było widać.
można powiedzieć, że praktycznie wylałem na oponę. Zostawiłem na 7 godzin, zebrałem. Z przodu aplikacja tak optymalnie, 2 minutki zebrane. I zobaczymy, co z tego będzie. Widać, że jest to krzem. Widać, że ta opona naprawdę, że położyłem jakąś powłokę. Są dressingi, które widać, że się wchłaniają, a tu nie. Tu widać, że jest powłoka. No i ta fantastyczna czerń. No dobra, mnie pozostało tylko Ciebie, słuchaj, zaprosić do dalszej części firmu w formie testu trwałości produktu. I widzimy się na końcu, takie ogólne podsumowanie i moje subiektywne wrażenia. Ciach i po teście, tak jak zauważyłeś, 1100 km, 41 dni, no 40 dni w fatalnych warunkach, naprawdę fatalnych. Tak jak widzisz, tu już jest początek listopada, przez ostatnie 2 tygodnie lało. Obrzydliwa pogoda, naprawdę obrzydliwa. Dzisiaj ten test właśnie zakończyłem i dzisiaj od razu wypowiedź. Dzisiaj było ładnie, super, przez połowę dnia i znowu zaczęło być paskudnie, więc łatwo nie miał ten dressing. Naprawdę przez ostatnie prawie 3 tygodnie nie miałem auta, z tego względu, że chciałem je przygotować do testu piany. I teraz tak, jak zauważyłeś na samym końcu, odświeżyłem to cleanerem, który moim zdaniem jest taki delikatny, właśnie do odświeżenia, jak już dressing się kończy, bo często jest tak, że zamula nam go ten brud, wskoczymy z cleanerkiem i odżywa. I troszeczkę odżył ten dressing. Troszeczkę odżył, ale ja kończę test i ogólnie raczej zmieniam na inny dressing wtedy, jak już widzę, że ma słabe samooczyszczanie i wizualnie mi się już nie podoba. I moim zdaniem ten dressing właśnie się skończył. Czy fajny? Bardzo fajny. Fajny dressing z tego względu, że naprawdę zabezpiecza. Do tego okresu właśnie miałem wrażenie, że ta opona rzeczywiście coś na sobie ma i że nie brudzi się tak, jak
bez zabezpieczenia. Naprawdę fajnie. A warunków nie miał lekkich. Warunków nie miał lekkich, także tutaj naprawdę bardzo fajnie to wypadło. Tył zdechł szybciutko. Tak jak zawsze mówię, tył to umiera najszybciej. No dobrze, nie będę Cię już męczył. Film długi. Moją subiektywną opinię, zresztą no, test chyba pokazał, co jest 5. Tu bardziej warunki miejskie. W trasie to no, za dużo nie latam. Za dużo nie latam, ale prędkości też nie są 50 na godzinę. Spokojnie. Jeżdżę też i na ryby, i gdzieś tam troszeczkę na zawody w pingla, także no, dużo kilometrów nie robię, mało też nie. Myślę, że tak klasycznie. O, może tak. Tak czy tak, dressing bardzo fajny. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten dozowniczek właśnie, ten śmieszny, co w nim jest, fajnie, że jak on się skończy, to sobie tam coś doleję. I w dalszym ciągu będę mógł go nakładać z tego sprytnego aplikatorka. Także całkiem niezła sprawa, całkiem niezła sprawa. No dobra, nie będę już marudził. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!